chwilę, przecież idę. Cześć, ja jestem Piotas 5, witam was w kolejnym, w pierwszym odcinku nowej serii, którą jest Cryostasis. Pierwszy raz widzę tą grę na oczy, nie wiem co się tutaj będzie działo, nie wiem o co chodzi. Trudno było ustawić te pierdoły wszystkie, bo trochę mi muliło. I w sumie większość mam na średnie, co mnie bardzo dziwi zresztą. Gdyż nie po to wydałem kasy na sprzęt, żeby teraz mi to chodziło na najniższych ustawieniach, no ale trudno. Może to kwestia jakiegoś patcha czy coś w tym stylu. Zobaczę jak to jeszcze z dźwiękiem będzie, żeby mnie czasami nie zagłuszyły jakieś odgłosy czegoś innego. Ale ogólnie to jedziemy. Jest kontynuuj, bo przed chwilą włączyłem, żeby sprawdzić czy wszystkie ustawienia grają. Tak więc jedziemy od nowa. Na początku będzie krótki filmik, więc ja się rozłączę, a wy sobie pooglądajcie. I zaznajomcie się z początkiem fabuły. No, te wczytywania tutaj trochę są bolesne. O, jak dojdzie do końca, to się rozłączam, bo poleci filmik. W sensie mikrofon wyłączam. No, posłuchajcie. Of people in a place that was bounded on three sides by impenetrable forests and on the fourth by the steppe. They were a strong, brave and cheerful people. But evil times came upon them. Other tribes came warring against them and drove them into the depths of the forest. The forest was dark and swampy, for it was very ancient, and the boughs of the trees were so closely interwoven that they shut out the view of the sky, and the sun's rays did all they could to pierce the thick foliage and reach the waters of the swamp. And wherever they reached those waters, poisonous vapors arose, and the people began to get sick and die. They had to get out of the forest, but there were only two ways. One was to go back over the road they'd come, but at the end of it, strong and vicious foes awaited them. The other was to push forward through the forest, but there they'd encounter the giant trees, whose mighty branches were closely entwined, and whose gnarled roots were sunk deep into the mire of the bogs. They were a brave people, and they would have fought to the death with those who had once defeated them, had they not feared being wiped out in the fight. They had their forefathers' behests to defend, and if they perished, their behests would perish with them. So they sat pondering their fate through the long night, with the poisonous vapors rising around them, and the forest singing its mournful song. And the shadows of the fires leaped about them in a soundless dance, and it seemed as if it weren't mere shadows dancing, but the evil spirits of forest and bog celebrating their triumph. Jestem z powrotem. No, zapowiada się ciekawie. Autozapis. W lewym dolnym rogu widzicie takie coś, co się zowie moim wskaźnikiem temperaturowym. Muszę pilnować po prostu, żeby nie było za zimno, gdyż mogę tutaj zamarznąć.
co mi się od razu rzuca w oczy, pełno cząsteczek różnych. Wiem, że to jest śnieg, wiem. Żartowałem. Po prostu te cząsteczki mnie tutaj trochę ścinają. W sensie ścinają, przymulają mi trochę rozgrywkę. 20 FPS-ów. Oj, żałośnie, żałośnie. 15, 16. Jakoś damy radę. A może później. Może później pobawię się ustawieniami, żeby trochę to bardziej płynniej wyglądało. Chociaż dziwi mnie to, że jak sprawdzam nagranie, tu u was jest płynnie, właśnie umie się tnie, a nagrywa płynnie. Ale chyba jest lepiej. Ej, hej, 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 hej. A ja będę musiał chyba sobie przełączyć kucanie. Zaraz, moment, ustawienia, sterowanie, czynność. Ach! Teraz. Nie mogę przełączyć celu przy tego kucania. Fuck. No trudno, trudno. Skoro widocznie tak ma być. No i to już mi się zaczyna nie podobać. Co my chyba... What? What the... My chyba mamy jakiś dar. Możemy pomagać tym ludziom, którzy są na tym. Tak mi się wydaje, bo... Wow, what the f... Wow, to było przekozackie. Ale luz, luźna guma. Idziemy dalej. Aha, żółty wskaźnik pokazuje wytrzymałość. Nasza wytrzymałość jest na razie na poziomie przedszkolnym. Sobie za długo nie pobiegamy. Znowu te wizje. Jezus ma... O nie, nie, nie. Jestem ciekaw, jak ja mam do niego dojść. Robi się miło bardzo. To jest zarazem straszne i fascynujące jednocześnie. Napis na dole powala. Jesteś zbyt słaby. Jedyne co na co cię stać to krótki sprint. Nawet nie mogę krótkiego sprintu wykonać. Przecież to jest... Nawet nie jest przejście 2 metrów. No spójrzcie. Ładuje mi się? Ładuje się. Dobra. No zaraz sprawdzimy jaki ten... Hoho, to jest śmieszne. Będę musiał wyłączyć jakieś chyba... No nie, przecież mam wszystko już powyłączone. Naprawdę nie da się grać. Aha. No ja nie chciałem mieć tego włączonego, no ale trudno. Niektóre rzeczy same się włączają, jak widać. Te wizje są przekozackie, naprawdę.
My chyba coraz bardziej cofamy się w czasie. Bo teraz jedziemy. Wcześniej spadliśmy, jeszcze później. Później spadliśmy. Nie, później prawie spadliśmy. Na końcu spadliśmy. O! Widzicie? Jesteśmy kawałek wcześniej znowu. To jest świetne. Tam na dole ktoś jest, pomóżmy mu. W sensie nie pomóżmy mu, tylko raczej... Nie ogarniam. Wejdźmy w jego ciało. Ej, teraz mogę wybrać go. Wow. Wow. Alexander Nesterov, a junior research assistant at the Pole 21 Polar Station, is due at coordinates 86 degrees 21 north, 74 degrees 57 east on the 27th of March 1981, where he will board the nuclear icebreaker North Wind. Oh, miło. Katastrofa statku, rozumiem. Spokojnie, idę do ciebie już. Dam radę. Wow, wow, wow. Przerywam w takim momencie, sorry, ale... Po prostu tyle się dzieje, że normalnie jest epicko, kozacko i w ogóle. Przejdę tędy? O Boże, nic nie widać, 17 FPS-ów dodatkowo. Dobrze, idę, prowadź mnie, mój drogi, nie wiem, Husky. Husky też się lubi zawieszać, szybki jest. Idę, idę. O, kozak. Nie, przecież idę. Jak ja mam tam wejść? Cholera, chyba mi się nie udało. Mój Boże, o co tu chodzi? Chyba checkpoint mi się zapisał. Chyba muszę go uratować jakoś. Gdzie mam iść? Nie, pierwszy odcinek jak zwykle testowy, więc wybaczcie mi te cięcia. Coś będę się z tym zrobić. Na najniższej rozdzielczości będę grał. Fuck, co za jazda. Gdzieś ty pobiegł, przecież nie było ci tu jeszcze przed... Wow. Symbol tego statku mówi sam za siebie. Atomowy... napęd atomowy. No gdzie oni są? To jest jedyna droga, no... I gdzie indziej? Nie wiem. Nie! Cholera! Czekajcie, bo jak idę tam... Coś się za mną jakby wali. Wykorzystajmy to. No nie, w sumie nie możemy wykorzystać. Ale w sumie to i tak jest dobra wskazówka. O!
Wow. Mamo. Mamusiu, no co tu chodzi? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Czemu te drzwi są rozwalone? Wow! Jeszcze brakuje tu potworów rodem z amnezji albo z... A wiem co to jest. Cholera. Trudno, idziemy. Schody na górę. Nóż. O Boże, Boże. Będę się przyzwyczaić do tych drzwi zamykających się automatycznie za mną. Pełna automatyka. No, jeszcze chwilę wytrzymajcie z tym cięciem. O! Lol, oni mnie widzą? How is it going? The cans are in place. No sign yet. Sit down. Nie beczki, tylko pusz. Warm up while it burns. I brought two more crates to dry. Teraz im trochę współczuję tym kolesiom. Wow. Sit down. Warm up while it burns. No właśnie, ogrzejmy się. Aaa! Tu jest nas... Aha, pokazuję wam palcem. Ale debil. What? Da... O, o, o! O! Holy mother of fuck! Właśnie musimy cofnąć. O shit! Nie mogę biec. Aha, fuck. Mój Boże! Uf, nie chcę go więcej spotkać. Ojej, nie, dostaliśmy broń, wiecie co to znaczy? Że będzie klepanka. A, bij deski. O, mogę się bronić. O, garda. Czekaj, chłopie, pomogę ci. Mogę jakoś wpływać na los tych kolesi? O, fuck! Garda. Tarcza szmato. O. Patrzcie, mogę bić którą ręką chcę. Sorry, że musiałem się klepać, mogłem ci pomóc, ale... Dobra, w tym miejscu skończymy odcinek, bo już minęło 20 minut. Postaram się zrobić coś z tym cięciem. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, kciuku w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku tej porąbanej serii. Na razie.
mulinie z tej ziemi.